z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do ludu: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca, jedynie ten, który jest od Ojca, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba wstępuje, kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało wydane za życie świata. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, wiara rodzi się ze słuchania, a tym, co słyszymy, jest słowem samego Chrystusa, mówi święty Paweł w liście do Hebrajczyków. Okoliczności dzisiejszego słuchania Słowa Bożego przez dworzanina są bardzo niesprzyjające. W zasadzie zobaczcie, moi drodzy, Filip, który miał wyjaśniać Słowo Boże, dostał natchnienie od Anioła Pańskiego, który mu powiedział: wstań i pójdź około południa na drogę, którą prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Dlaczego nie sprzyjające okoliczności? Bo, moi drodzy, w południe, pamiętacie ten moment południa, kiedy Samarytanka przyszła do studni Jakuba? To był właśnie ten moment, w którym tak naprawdę nikt nie wychodził. To był moment najmniej sprzyjający do spotkania kogokolwiek. Dlatego Samarytanka, kiedy poszła dokładnie w południe do studni Jakuba, była przekonana, że tam nie spotka nikogo, a tym bardziej żadnego Żyda, ani Jezusa. I teraz Anioł Pański mówi do Filipa: wstań i pójdź około południa. Właściwie Filip był przekonany, że tak naprawdę jest to najgorszy z wszelkich pomysłów. Są takie sytuacje w życiu moim kapłańskim, być może waszym, że coś wam podpowiada, żebyście zrobili, ale wszystkie argumenty przemawiają za tym, że to jest wszystko bez sensu. Nie wiem, czy wam się zdarzyło, ale mi się tak zdarzyło, że kurczę, duch przynagla, żebym coś zrobił, ale rozum podpowiada mi: to jest bez sensu, to się nie uda. To się 1000 razy nie udało, a jeszcze o tej porze, o tej godzinie, w takich okolicznościach, przy takich ludziach, to się nie ma prawa udać. To jest moment, kiedy człowiek chce zrobić coś bardzo dobrego i przychodzi takie ogromne właśnie lenistwo duchowe, zniechęcenie. Przychodzi moment, kiedy człowiek wszystko chce rozumowo zrozumieć i poznać. Na szczęście, zobaczcie, Filip wstał. Kochani moi, dzisiaj wielu ludzi niestety ciągle leży. Wiecie, dlaczego dzisiaj jest problem tego, że tak naprawdę wielu ludzi nie wierzy? Bo Pan Bóg by ich serca przeorał Bożym natchnieniem, Bożym Słowem. Ale trzeba co zrobić? Wstać i pójść. Trzeba wstać z łóżka. Oczywiście nie chodzi mi to o łóżko w znaczeniu takim materialnego przedmiotu, w którym człowiek sobie poleży, ale wstać z grzechów mojego lenistwa, letargu, zniechęcenia, tego, że się nie uda, tego, że już nic w życiu nie poradzę. I trzeba iść, pójść. Słowo wstać i pójść. Czyli trzeba się wziąć do roboty. Trzeba po prostu zrobić wszystko, żeby wreszcie uwierzyć, że tam, gdzie mnie Pan Bóg posyła, tam, gdzie mnie posyła Duch Boży, tam się musi udać. I zobaczcie, rzeczywiście Filip, który posłuchał, więc otworzył się na natchnienia Pana Boga, Anioła Pańskiego, spotkał kogoś, kto
to od wielu lat, też w sumie przez przypadek, przyszedł do Jerozolimy, do świątyni i czytał akurat proroka Izajasza. Spotkał go w drodze, kiedy już odchodził z tej Jerozolimy i nie potrafił zrozumieć. I moi drodzy, możemy się poczuć nie tylko w roli Filipa. To dzisiejsze czytanie pokazuje nam, że możemy być z jednej strony Filipem, który jest wezwany do tego, by innych spotykać i tak naprawdę nieść Chrystusa. A może to jest tak, że to ja jestem tym dworzaninem etiopskim, który tak naprawdę nic nie wie o Panu Bogu. Pan mnie wzywa, żebym gdzieś tam poszedł, a ja nie wiem, gdzie mam iść. Czytam, ale nic nie rozumiem. Pan Bóg ci postawił człowieka, który ci wyjaśni Boże Słowo, ale ty musisz zdobyć się na wysiłek, żeby chwycić za Słowo Boże Pismo Święte, zacząć czytać i prosić Ducha Świętego o zrozumienie. Tylko wtedy Pan da ci człowieka, który ci wskaże drogę, pokaże ci sens swojego życia. Zobaczcie, kiedy dworzanin etiopski spotkał Filipa, nie tylko słuchał Bożego Słowa, ale zrobiło się w nim pragnienie, żeby przyjąć chrzest, żeby spotkać się z Jezusem obecnym w sakramencie. Moi drodzy, myślę, że właśnie przy świętej my też czytamy i wyjaśniamy Słowo Boże. Nas Pan prowadzi do innego sakramentu, więc prowadzi nas do jeszcze większej łaski, byśmy już przyjęli, prowadzi nas do Eucharystii. Dzisiaj Pan Jezus mówi właśnie w Ewangelii Jana: ja jestem chlebem życia. Ojcowie właśnie mamy na pustyni, a pomierali. To jest chleb, który z nieba wstępuje. Nie da się przyjąć tego chleba z wiarą, jeżeli nasze serce nie zostanie oświecone Bożym Słowem. Jeżeli nie przygotujemy gruntu w naszym sercu, żeby to Słowo Boże oświeciło mój umysł, pozwoliło mi owocnie przyjąć, ale także przeżywać Eucharystię. Wielu z was, wiem, że czyta Pismo Święte, rozważa Ewangelię na co dzień, ale może też jest tak, że w życiu jeszcze gdzieś tam na półce to Pismo Święte jest odłożone i go już od wielu, wielu lat nie ruszyłem. Myślę, że warto dzisiaj w tym tygodniu biblijnym przynajmniej raz zobaczyć, dać szansę Panu Bogu, wziąć Słowo Boże, otworzyć i zacząć czytać przynajmniej parę wersetów. Pozwolić, aby to Pan Bóg uczynił wielkie dzieła, jakie uczynił w życiu dworzanina etiopskiego. Że to jest ten moment, ten czas, który Pan Bóg mnie wzywa do przemiany mojego serca. A ja mogę ten czas marnować, a mogę go wykorzystać, by jeszcze bardziej Jezus okazał mi swojego Ojca w niebie. Amen. Zapraszam.